W dzisiejszym filmie wraz z Olą zostaniemy projektantami, realizatorami projektu oraz rajdowymi kierowcami. I będziemy musieli na ten projekt zakupić rzeczy, aczkolwiek będzie nas ograniczał budżet w wysokości 200 zł. Następnie każdy z nas będzie miał godzinę, żeby zbudować swój pojazd. Żeby nasz pojazd był zaliczony, to przede wszystkim potem trzeba będzie się nim przejechać. A o finalnej wygranej zadecyduje mój Instagram. Dzisiaj do zgarnięcia jest naprawdę duża nagroda, bo aż 2000 zł. Ile? Aż się obudziłam. 2000. 2000? Już dawno nie było takiej wygranej. Chyba nigdy nie było takiej wygranej. No właśnie, tak kojarzę, że chyba nigdy, no. Lecimy zakupić materiały na nasze pojazdy. Generalnie wszystkie chwyty są dozwolone. Totalna dowolność. Ważne, żebyś się zmieściła w 200 zł. I ważne, żeby przejechać. I ważne, żebyś tym przejechać. A jak to zrobisz? Czy ty to zrobisz na gotowcach? Czy złożysz wszystko od podstaw samemu? To już nie robi. Zrobimy tak, że pierw ja zrobię zakupy, potem Ola zrobi zakupy, potem ja będę budował i potem Ola będzie budować. Także tak to rozłożymy. Ja idę sobie do Leroy Merlin. Nie wiem, gdzie Aleksandra będzie chciała iść, to się okaże. Oczywiście idzie ze mną, jakby jawnie będziemy sobie pokazywać drodze, co kupujemy, nie? Mam jakiś zarys w głowie i akurat to, co chciałem, to czego szukałem, jest tutaj. Tak, ile to kosztuje? 169 zł. Dobra, odpada, idziemy dalej. Więc wracając, mam jakiś zarys w głowie. Chciałbym na pewno uniknąć używania piły. Może lepiej tak, bo nie wychodzi. Lepiej to. Tak, nie wychodzi mi to, jak budowaliśmy domki w godzinę, to widzieliście. No i oczywiście musimy zacząć od podstaw, nie? Czyli od kółek. No było blisko. Akurat zaczęliśmy nagrywać tu, gdzie były fajne kółka, no ale niestety szukamy dalej. Zobacz, platforma drewniana. Gituwa, 150 kg. Ja i ty razem wejdziemy. Ale zobacz, jest zakaz jeżdżenia jak na desce. Ja ze mnie rebel. Biorę to. 76 zł. Ja fan. Teraz trzeba wymyślić resztę pojazdu, nie? Jest jeden problem, jakbyśmy to wzięli. To jest wąskie i teraz w momencie, gdy ja na tym usiądę, jakby tu doszły dwie ścianki, to jest za mało miejsca. Szukam dalej. Wykminię zaraz coś idealnego. I tutaj przez 30 minut chodziłem po sklepie. Wybrałem naprawdę fajne rzeczy, ale z kolei sam proces wybierania był nudny. Dlatego wszystkie te kwestie pomijam. A liczysz, ile to wszystko kosztuje? Nie, ale nie widzę, że mało. Maksymalnie stówka tu jest, nawet nie. Okay. Pojawił się problem. Nasze zakupy wyszły 246 zł. Oczywiście wszystkie rzeczy już wziąłem. Są w samochodzie. Mam ze sobą rachunek, także po prostu zrobimy tak, że odrzucimy rzeczy, żeby wyniosło to 200 zł. Zrobię to, jak już będziemy w domu. Teraz nie będziemy kombinować, idziemy na zakupy tej pani. Idziemy do Auchan. Dobrze. U mnie będzie szybko, prosto, łatwo. No moje zakupy zajęły godzinę. Ja przyszłam na dyskorolki, bo stwierdziłam, że to będzie najłatwiejszy sposób, żeby uzyskać kółka. Użyczka mała, a mi większe nie jest potrzebna, bo kupiła takie dwie i na odkurza karton, chce się pudełko i na to usiadła, to było dobrze. Czy nie, to wejdę? Sprawdź. Poczekaj, bo mnie tak głupio, jak tutaj będzie, że w to wchodzi. No dawaj. Wejdę normalnie, lajtowo, kucnę se. A to jest trochę większe i to mogę nawet tak, o. Tak usiąść. Ja nie wiem, jak ona to widzi, jak ona chce to połączyć i w ogóle. I się trzyma. Bierzemy poduszki, żeby było miękko. Albo kocyk. Kocyk to jest mięsko. 32 zł, okej. Okay. I ja tu sobie skleję taśmą. Tylko jakoś dobrą taśmą, te są chyba dobre. O, zobacz, mam mięśnie tu, więc to jest silne. Tak, kochanie. Tak mi się wydaje. Żeby udekorować mój pojazd, to stwierdziłam, że kupię sobie taką zasłonę prysznicową. Co myślisz o moim pojeździe? Będzie super. Stosem, nie? Gdzie stosem będzie totalnym. Tak piękny, że aż sama jestem w szoku, że coś takiego pięknego wymyśliłam. Wszystko? Chyba tak. No co jeszcze mi byłoby potrzebne? No i więcej chyba. Tak naprawdę też mam wszystko przykleję. Oli, mieszczenie się w budżecie wyszło ewidentnie lepiej. W każdym razie mamy już co mamy. Jedziemy budować nasze pojazdy. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Wszystkie moje rzeczy są przed nami. Ale zanim zaczniemy jeszcze liczyć czas, no to oczywiście musimy odnieść te 46 zł 89 groszy, co nie będzie prostym zadaniem. Ogólnie jesteśmy w mieszkaniu Oli mamy. Dziękujemy tutaj pani Bożenko za udostępnienie nam mieszkania, bo u nas jest za mało miejsca. Mogę odrzucić mój zderzak. 23 zł on kosztował. Czyli to już jest 223,89. Kupiłem światła. Ale jest problem, bo tych świateł nie mam baterii. Co prawda będziemy testować za dnia, także ja po prostu wiecie, nie będę miał włączonych świateł. I tyle. To kosztowało 8,19. To jest 215. Dobra, a jeden spray? Ile kosztowały spraye? Maxi kolor czerwony 17,88. To ja odrzucam czerwony i moje auto będzie całe żółte. Mamy 197,82. Odrzucam farbę, odrzucam zamknięcie drzwi i odrzucam zderzak. I teraz się zgadza. Czas. Start. Dobra, zaczynamy od kółek. Generalnie jest dość ciemno już na dworze, dlatego my dzisiaj nagramy całe składanie tego, a sam test pojazdów nagramy jutro. A to nawet dobrze się składa, mój pojazd będzie miał czas, żeby przeschnąć i sobie spokojnie odleży przynajmniej. Teraz tak, kółka do driftu damy z tyłu, to będzie tył nasz, a tu będzie przód. Damy je mniej więcej w podobnych odstępach. Teraz tak, żeby nie przebić się na wylot. Jak i tuba. Dobra, jedno kółko gotowe. Lecimy z kolejnym.
Większość fachowców potrzebuje miarki. Nie mają co kole oczy. Ja jestem jednym z tych i ja nie potrzebuję żadnej miarki. Ja widzę, że te kółka są idealne. Dobra, dwa kółka przykręcone. Co ty robisz? Nie wrzę. Wiesz, że ty położyłeś tak te kółka na bokach, że ta deska się złamie, jak ty na niej usiądziesz na środku? Nieprawda! To jest dziewczyna wytrzymała deska. Na niej mogłabyś skakać, nic by się nie stało. Kółka gotowe. Teraz zobaczcie, ja wam zademonstruję. Patrz, jak to dupą rzuca, ale to jest jakakolwiek bęka. Nie wiesz? No. Chcesz skręcić? Mega, no. No. Mega. Teraz musimy tutaj cztery kątowniki zamontować. Mamy dwa, musimy je przeciąć na pół. Mniej więcej na połowie, to jest gdzieś tutaj. Dobra, jeden zrobiony. No i idealnie, mam już cztery sztuki. No, jestem pod wrażeniem. Czekaj, bo one są różnej długości. Jak to się wydarzyło, że one wszystkie cztery są różnej długości? Powinny być dwa krótsze, dwa dłuższe. Dobra, tak na oko wtedy. Weźmiemy te dwa na przód, dwa na tył. Przód będzie krótszy. Minęło dopiero 11 minut. Łe! A teraz co się dzieje? Taka latarka. A jak? Działa? To są antenki? Tak, to jest do radia. No bo ja mierzę, żeby to było równo z tym. I zobacz, teraz patrz, jak jadę ręką, nie? No. To jest, spójrz od tamtej strony, widzisz? Zobacz. No. Sium i sium. Jest idealnie. No i nic, uwa. Sąsiedzi będą się zastanawiać, co za remont mama robi. Dobra, to mamy. Zobacz, jak to się dobrze trzyma. Teraz robimy ściany. Ja to zaraz kończę. Tak naprawdę to jest białe, ja mógłbym zostawić biały lakier. No, mógłbyś. I tylko zrobić żółte elementy dookoła. Zobaczymy, pomyślimy jeszcze. W każdym razie to idealnie się tu wpasowuje. Bez kitu, to jest jak wymierzone idealnie. No, dziewczyno, ja wiedziałem, co robię. Żeby było ładnie, estetycznie na zewnątrz, to wkręcimy to od tej strony. Ty, co tu się odwaliło? Jaka... To jest wlot powietrza. Ale z drugiej strony też jest, nie? Gdzieś tu dochodzi, a tu nie, bo tu jest wlot powietrza. No ja mówię, to jest celowy zabieg. No i dziewczyno, jak to się trzyma w ogóle? Ja jestem pełen podziwu dla samego siebie. Jaki zajerany. Dobra, montujemy teraz drugą ściankę. Minęły 23 minuty. Także nie jest aż tak źle. No myślałam, że pójdzie ci gorzej, szczerze mówiąc. Teraz tak, tu trzeba zrobić taki sam wlot powietrza. Tu mi nie wyszedł wlot powietrza tak do końca. No bo to z jednej strony. Tak, to jest jednostronny taki. Ty no, wygląda to w miarę sensownie. Ja się tu zmieszczę w ogóle do środka? To będzie zadanie. No jak się nie połamie na środku, to się połamią boki. Nie odpadnie nic, ja jestem chudziutki, ja się tu zmieszczę. Teraz to trzeba ciachnąć tak tutaj. Dobra, już widzę tutaj. Ty, ale zobacz, jaka linia prosta. Pięknie. Mówiłem? Sokole oko. Tutaj jest tył, czyli tu będzie szła krótsza. Cyk. A tu idzie dłuższa. Dobra. Okej. Okay. Przód gotowy. Aha! Ja mam lampki, a czy one mają mocowanie takie z tyłu? Kurde. Chciałem lampki od razu zamocować. Chociaż nie wiem, czy dobrze by nie było tego zrobić po malowaniu dopiero. Pytanie, czy one z tyłu mają. Kozak, to potem lampki. Drzwi wieszamy na zawiasy, malujemy, montujemy światełka i gotowe. Ile mi zostało czasu? 30 minut. Łatwo, skończyłem przed czasem. Tylko jest problem, bo to jest dość szerokie. No bo ty zrobiłeś tej powietrza. Ja to muszę ciachnąć na długości. No, to życzę ci powodzenia. Idę. A nie sprawdziłem ile. Dobra, na oko. Tępe piły sprzedają. To jest klamka. Cyk. No i zobacz, i dziewczyno, jest klama normalnie. Otwierasz. Dobra, w tą stronę robimy otwarcie. Czyli bierzemy nasz zawias. Dobra, możemy go tak zamontować. Idealnie wszystko wychodzi. Jak mi to wychodzi, to jest po prostu hit. Dobra, jeden zawias jest. Teraz drugi. Nad wlotem go zamię. Jest? Jest. No tak troszkę coś wystaje. To jest funkcja masażu pleców. Aaa, dziewczyno, to jest S-klasa. Ej, to ta S-klasa się trochę nie odkręci. Tylko właśnie te drzwi nie chcą dojść do dolnego zawiasu. Dobra, one będą na jednym zawiasie wisieć. A. Widzisz, cyk, trzyma się i otwierasz. Jest gitara, dobra, zostaje. Dobra, to co, zostało nam zamontować światło i pomalować też pojazd. No. Przydaje mi zepsuty spray. On jest zaschnięty, pokaż to. No jest cały, jest wylany. Psika w środku, zobaczcie.
No, czyli nie mieliśmy żółtego. Ja pierdzielę. Dobra, mogę wziąć czerwony zamiast tego? No nie, no wtedy musisz coś odłożyć. Czerwony był droższy. Nie mam co odłożyć. Dobra, to ten spray wyrzucam, no bo nie ma co. No tylko żeby nie było tak, że ja ci teraz nie pozwalam. Nie, no zgadza się. Jakby ten spray był w cenie, a tamten jest za drogi. Tamten kosztował 17 zł, ten 13. A zostało nam złoty parę w budżecie, no to nie. No to zostawiamy go takiego, po prostu. Jest piękny. Jest ładny, o, tylko światło. Tak, jest w biały, to jest biały. Zobaczcie, to jest jeszcze metalik, on się mieni. Jak tu puścimy wiązkę światła, to zobacz, jak błyszczy. Wow. Dobra, to tak naprawdę co? Perłowy. Tak, to jest perłowy kolor, dziewczyno. Zostało nam 20 parę minut. Światło tylko montujemy i mój pojazd jest gotowy. Na dole? A nie tak wyżej? No auta mają gdzie światła. No tu tak, gdzieś. No, ale to... No, tak fajnie by wyglądało, gdyby było dłużej. Jeszcze jakbyś tutaj taką minkę uśmiechnął. Coś takiego, nie? Troszkę niżej. Dobra, jest git. Patera. Piękny uśmiech. No i furka gotowa. Jak te autobusy, co ile kiedyś oglądałam. Tak, Tayo, to się nazywało. Jestem zadowolony. Przed czasem i mi się podoba. Szkoda, że nie jest żółty, ale ma sobie to coś. Ma takie, wiecie, drewniane, luksusowe wstawki. Tak. Jest w białym, perłowym kolorze. Ma światła LED-owe, tylko że są wyłączone, bo jesteśmy teraz bo w pomieszczeniu. Jasno, no. A jak wyjdziemy na dwór, jutro jeździć będzie jasno. One są automatyczne. Tak, są automatyczne, teraz jest jasno, także ten. To co, koniec? Koniec! Byłem pewien, że mi tego czasu zabraknie. 18 minut do końca, zajęło mi to 42 minuty. Zatrzymujemy czas. Zobaczmy teraz, jak pójdzie Aleksandrze. Gotowa? Tak. Czas, start. Ogólnie potem się okazało, że wzięłam dwie różne deskorolki, więc... Ale to i tak będzie pod spodem. No tak, no. Ale potem ja to odkleję, ja dam Julkowi te deskorolki. No pewnie, jak najbardziej. Dopóki jest jeszcze taki mniejszy, to może z tego korzystać. Jedno jest ściągnięte. No ale co to jest, jak to wygląda? No, proszę się nie ciepię, zobacz jak twoje wygląda. Zobaczymy, jak twój będzie jeździł. Będzie pięknie. Zobaczymy, jak pęknie ci to. Nie pęknie. No jestem pewien, że to pęknie. Czy sobie obrysuję całe paznokcie, nie? Mogłeś to zrobić, jak chcesz. No, za buziaczka. Masakra to jest. Te folie były zawsze tragiczne. Ten papier ścierny rysuje ci palce. To stół twojej mamy. Jest nic ci nie porysowało, mamuś. Nie, ten stół jest cały. Wcale nie tak, że tu jest dziura. Tu jest rys. Tu jest rysa. Tak, nie ma rysy. Nic się nie stało. Nie, to Photoshop to jest. W przyszłym roku na święto dostaniesz nowy stół. O. Dobra, ja przyklejam. No, jestem ciekaw, jak ten proces będzie wyglądał. Chodź, jak to zrobić, żeby to dobrze było? Czy ja bym ci podpowiedział, jak to by było lepiej? Odwrotnie, nie? Tak. No a jak ja będę... Pytanie, jak ty w to wejdziesz? Nie, muszę... Ja się radzić bokiem. Nie. Teraz pytanie, czy zrobić to razem, bo wtedy w sumie to będzie też mnie trzymać. Więc jak to będzie obok siebie, tak ja tak zrobię. Dobra, tylko te skorolki muszą być nierówno, ze względu na to, że one się nie stykają, nie? Tak. A bo one śrubki im wystają, no, tutaj. I tak będzie bezpiecznie, ale to nie robi. Najpierw skleję sobie te skorolki i potem dołączę do tego pudełka. I ty to tak na raz tylko kleisz? Nie, no już to kleję. Jaka ta dość jest mocna. O, dobra, jest stabilnie. Podoba mi się to. Tu już wzięłam tą mocniejszą paśmę, bo ona teraz będzie mi wszystko trzymać. Ciebie raczej nie utrzyma. Znaczy nie, żebyś była, kochanie, jakaś, wiesz, ponadprzeciętna. Aha, to ja sobie to zapamiętam, co ty do mnie powiedziałeś. Ale chodzi o to, że nie utrzymał to koniec. No ale co to ma trzymać? No zobaczysz. Nie, zmontuj, montuj. Dobra, ja ostatnią warstwę leję tej taśmy i uważam, że to już będzie gotowe. Dobra, poproszę moją, moje siedzenie. Proszę, twoje siedzenie. O nie! Źle to skleiłam! Tak może, no nie, muszę to rozkleić teraz. Za daleko to zrobiłam, musi to być bliżej, widzowie, trzeba to rozkleić. Ale to nic, bo to jest tylko taśmą zrobione, ja nic nie przykręcałam. Ale ona będzie to robić 10 minut, tak powiedziała. Robiłabym 10 minut, gdyby nie to, że źle wyliczyłam. Kleimy jeszcze raz. I wtedy będzie G, tak? No tak. No, dalej. Przez te narożniki w deskorolce to i tak będzie się chypotać. Niezależnie co zrobisz, mechaniku mój. Chyba, że zrobię to tak śrubami. No będzie jeździć. Ewentualnie będzie mi na środku. Tylko. Ewentualnie. A nie będę się chybotać. Fajnie, fajnie. To tak miało być. To będzie tak skręcać. A, bo to, no bo tak, na desce się tak nie przechyla, żeby skręcić. No faktycznie, kochanie. Ja o wszystkim pomyślałam. Wydaje mi się, że to już jest gotowe. Możesz teraz dać moje siedzenie. Masz wentylowany cały pojazd. Tak. No. Ja pierdzielę. Ja o to wiedziałam. Jaki letni wóz. Tutaj tak 2-3 razy zrobię. Zobacz, jak się trzyma mocno. Tak. Tutaj no. Nie ruszaj, bo to jest
jak roller coaster. Ja będę jechać, wiesz, i będą tutaj. No. Turbulencje. Tak, dla takiej adrenalinki. Zostało ci 41 minut. Ja już kończę zaraz. Dobra, ja wydaje mi się, że już kończę z taśmą. Wydaje mi się, patrz, zobacz to. To no, nie mogę podnieść. Tu wkładasz pranie. Jedzie do pralki. Bierzemy to do naszego domu. To jest czas na element dekoracyjny. Ja mam, zobacz, mięciutko, ładnie tutaj. Będzie przyjemnie się siedziało. Przyjemniej już w Mercedesie. Wracasz z buta. Daleko nie mam. Nie ciekawi plan na to. No właśnie, na to nie ma planu. Jeżeli będzie tak, że nie da rady, no to nie da rady. Ale ja coś wykombinuję, żeby to się udało. Ja będę miała taką pelerynę. Ty, idealnie. A jak ja bym to zrobiła tak i na tym usiadła? Mogę ci pokazać jeszcze lepszy patent? Jaki? Czemu to na chwilę? No. I na tym po prostu usiąść. I obciąć to zaraz. Tak. I na to kocyk po prostu. Ty, dobry pomysł. Wygląda jak jakaś kołyska dla dziecka. Skitu, serio. Ja to obcinam. Ty no, powiem ci, że ci nawet zazdroszczę tego pojazdu. Fajnie, nie? Mega jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. Pięknie, kochanie. Skończyłam. Skończyłaś, super. No trzeba przyznać, że trochę szybciej ode mnie. Wy już wiecie, jak wyglądają nasze pojazdy. Możecie oceniać w komentarzach, a my widzimy się jutro podczas testu. I wtedy oceni też to Instagram. No jesteśmy, mamy prosty asfalt, nawet taki trochę idący w dół, także będziemy sunąć. Są nasze pojazdy. Tylko jest problem, jaki? Bo jest z nami Nikoś i Nikoś wygra te pieniądze za ciekawą furę. Zobaczcie to, AMG. Zrobiłem przed sekundą zdjęcie na Instastory, także Instagram już ocenia. No i co, jedziemy? No jedź pierwsza. Ja, ale ja ściągnę buty. Czemu ściągniesz buty? No bo ja nie chcę brudzić. Okej, okay. To ci źle skończy. Normalnie. Okej, okay. Przekręć się do tyłu. Musisz kontrolować, bo masz dwie deski pod spodem. I szybko, dobra? Najpierw wolno. Dobra. No i zobacz, normalnie jadę. Normalnie. Odpychaj się sama rękoma. No to za brudne jest. Ale jestem w stanie jechać. Zaczynamy ten. Zrobię... Widzisz, jaki trik robię? 25-latkowie. No dobra, no nie rozpadł się. Także twój pojazd zaliczamy. Siadamy. Patrz, ale jest... Stabilne. Zobacz, jeszcze no, stabilniejsze, no. Zamykamy drzwiczki. Siadaj. Siadamy sobie. Tu mi się trochę rozlazło. No i fajnie. Paweł, chodź Bartek. Jesteś tak ciężki, Paweł. No to nie ja, to te kółka tak ciężko jeżdżą. O, jedziemy. Normalnie. Widzisz, i on driftujemy, zak. Widziałeś jaki drift? Patrz, jest cały dalej. No, jestem w szoku, że nie pękło na środku. Zaraz, mogę skakać. No dawaj, skocz. Na nie mogłabyś skakać, nic by się nie stało. Dobrze, że zrobiłem zdjęcie na Instastory. Ale i tak go zaliczamy, tak? Ale dobrze, bo i tak chciałem to przeznaczyć do pieca właśnie, dla Marty. Okej, okay, dobra, dobra. Do palenia. Spoko. Wszystko w rękach Instagrama. Wszystko zależy od was. Jeżeli nie jesteście jeszcze na Instagramie, to zapraszam was serdecznie. My czekamy na odpowiedź Instagrama. Minęło trochę czasu, sprawdzamy Instagramka. Uwaga. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, prawy pojazd 63%, lewy 37%. Co za tym idzie? Wygrałem! Ale ja się nie zgadzam, mój był ładniejszy. Tak brzydko to pokazałeś na tym. No czemu brzydko? Pytam się, by zaakceptowałeś to zdjęcie? A myślisz, że ja patrzałam? Zaakceptowałaś to zdjęcie? Pytam się. Nie, no mogłeś pokazać wyżej. Zaakceptowałaś to zdjęcie. Ładny, różowy kocyk tam w środku. Było widać. Widzowie będą zmieniać zdanie, jakby to oglądać ten odcinek. Dawajcie znać w komentarzu, w każdym razie 2000 idzie do mnie, czyli nikomu nie daję tych 2000, czyli w sumie ja zadowolony. Następnym razem wygrasz. Smutno, ja się tak starałam. Także to by było na tyle. Subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Już niebawem. Pa, pa, cześć. Pa, pa.